Witam wszystkich serdecznie, z tej strony Emil z kanałem StarCraft, zapraszam was na kolejny mecz, tym razem jest to mecz z MLG, z tego co mi najprawdopodobniej wiadomo, naszymi graczami są Beastie Cute, zielony, nie, przepraszam, ja mam tutaj żółty teren, którego lokalizacja startowa to godzina, tak powiedzmy, 6 z minutami. Jego przeciwnikiem natomiast jest Delphi, który gra z Zergiem w kolorze pastelowym. Chyba pastelowym, nie wiem, nie czaję kolorów, nie rozumiem o co chodzi. Mapa to Shattered Temple i jak widzicie wersja MLG z Supply Depot u dołu, żeby nikt nie mógł zrobić tutaj żadnego wallina na dole, czy nie tyle wallina, co po prostu zablokować rampę biednemu Zergowi, który nie mógłby wtedy wyjść. GG, have fun, bardzo miło, Delphi się odezwał, czy Beastie Cute również to zrobi, on na razie nie chce, pozwólcie, że to sobie szybciutko schowam. No i lecimy z tym wszystkim dalej, mecze numer 5 z 10, które miały trafić na kanał, już jest godzina 12, o godzinie 14 gram z widzami, spokojnie wyrobię się, żeby nagrać jeszcze parę rzeczy. Tutaj najwidoczniej dostało lekkiego kręciołka, ten SCV zakręcił się w koło i stawia baraki, więc będzie wallin. Ciekawe umiejscowienie tego supply depot, powiem szczerze, tu będzie chyba tu będą chyba kolejne baraki. Tak na to by wszystko wyglądało, bo zwykle troszeczkę inaczej to jest, więc barakami chyba będzie chciał Beastie Cute tutaj się zawolinować, ale nie dam głowy sobie uciąć, że dokładnie o to będzie chodziło. Mogłem sobie dać głowę uciąć, więc podwójne baraki ze strony Beastie Cute będzie chciał chyba jakoś szybciej zaatakować przeciwnika. Nie widać, żeby gaz był przejmowany, nie widać również, żeby był Orbital Comet, no z tego względu, że nie ma jeszcze baraku, więc i Orbitala nie będzie tak szybko. Jest szybka ekspansja ze strony Delphiego, więc może być nieprzygotowany na to Zerg, ale to zawsze mapa jest olbrzymia, jakby nie patrzeć. Cross position w tym momencie, jeżeli dobrze zeskautuje, zobaczy co się dzieje, gdzie jest przeciwnik, już zeskautował, już widzi podwójne baraki, więc spawning pool jak najszybciej tutaj jest potrzebny, przy którym on był przy 16 chyba albo 15. Muszę się uczyć tych buildów, bo zacząłem grać Zergiem na serwerze amerykańskim. Wiecie, że bywa fajnie, ale powiem jedną rzecz, serwer amerykański, a serwer europejski to niebo a ziemia. Jeżeli średnie złoto, no tutaj chyba coś się poplątali, jeżeli średnie złoto Protoss w late game ma 15 gate'ów, a nie ma warp gate technology i robi same speed zeloty, kiedy ja mam banelingi, zerlingi, broodlordy, infestory, hydraliski i roacze, to chyba jest coś tutaj bardzo nie tak. No i już jest ta ekspansja i mamy bunkier Rusha, tak, więc nawet dwa SCV są w bardzo mądrym miejscu. Czeka teraz Beastie Cute, czy da radę wybudować ten bunkier do końca, czy też nie. Jest w drodze Spinecrawler. No bunkier chyba zostanie postawiony, jednak 8 zerlingów biegnie, to jest bardzo ważna sytuacja. Kolejny tutaj Marines już podbiega i jeszcze jeden bunkier jest stawiany. Czy da radę go wybudować, czy nie? Jeszcze jeden Marines będziemy mieli, więc bunkier Rusha z krwi i kości rozwalany na dzień dobry, jest Spinecrawler, to jest bardzo ważne, żeby on został zniszczony. Teraz trzeba się wycofywać do bunkra, czy też wycofywać. No, byłoby dobrze, gdyby Spine padł, oczywiście byłoby dobrze dla Beastie Cute'a. No, niestety Spine nie padł i nie jestem pewny, czy da radę go zniszczyć. Chyba nie, ten bunkier już będzie próba jednak jego naprawienia. Nie będzie próby jego naprawienia. Na razie się pięknie tutaj skitrał w bunkrze, oni są, siedzą w czwórkę i są zadowoleni. Ci z tyłu na pewno nie są szczęśliwi, że nie ma dla nich miejsca. No i próba zniszczenia Spinecrawlera, czy się uda, czy też nie. Wygląda na to, że na razie tutaj ładnie mikruje. Delphi nie pozwala przeciwnikowi nic większego zrobić. Zerlingi od tyłu próbują zablokować przede wszystkim linię tutaj dostawy, że tak powiem, Marinesów. Pojedyncze Marinesy bardzo łatwo jest złapać. Ruszy teraz Beastie Cute do ataku. Widzimy, że klip już jest ładnie rozprzestrzeniony. Chyba będzie musiał się wycofać z tym wszystkim. Zerlingi, właśnie mówiłem o tym, będą pojedyncze jednostki wyłapywać, więc Beastie Cute jest przyblokowany. Nie może podchodzić. Krąży, kombinuje tutaj, chce coś zrobić, ale nie może nic zrobić. Jest już w drodze speed dla zerlingów. Niedługo będzie, niedługo zamienią się one w zerlingi deluxe ze skrzydełkami i będą popierdzielać po całej tej mapie. Przepraszam najmocniej, że tak brzydko powiedziałem. Jest jeszcze jeden bunkier, więc będzie chciał tutaj Beastie Cute przyblokować przeciwnika całkowicie, żeby nie mógł zbyt szybko sobie wybiec. Zastanawiam się, czy zobaczymy roachy, czy też nie. Na razie nie ma roachy. Na razie są dwa Spinecrawlery i zerlingi po prostu w drodze. Dwie królowe. Jedna królowa tylko sobie na razie tutaj szaleje przy ekspansji. Spróbuję zaatakować Beastie Cute. No, jak będzie próbował wyjść, musi bardzo, bardzo uważać, bo ten speed już jest, zerlingi są bardzo szybkie. Kolejny bunkier również już jest gotowy, więc będzie mógł on się schować całkowicie. W drodze ma command center, myślę, że po prostu będzie się tutaj utrzymać przeciwnika w ryzach jak
najdłużej. No jest Banelingness, tak więc będzie chciał to Banelingami rozwiązać. BCQ, czy da radę? Ten jeden Spine może paść i chyba nawet padnie. Na to wygląda tak bardzo ładnie. Bardzo dawno nie widziałem, kiedy bunkierarz się udaje w jakikolwiek sposób i czy teraz haczerka zostanie zniszczona, czy też nie. Z tyłu jednostek żadnych nie ma, więc nie mogą toczyć przeciwnika. Haczerka coraz gorzej wygląda. Już jest na żółto, już rusza do ataku. Teraz SCV, czy da radę złapać przeciwnika? Nie dał rady złapać, już chciałem powiedzieć, że nie SCV, a dronki. Ta haczerka naprawdę ma coraz większe problemy. Potrzebny jest Baneling, potrzebuje Delphi czasu i to jak najwięcej. Amarincy coraz to nowe i nowe. Kolejny bunkier jest stawiany. Zerlingi próbują się dostać. Jest już Banelingness. Kiedy zobaczymy Banelingi? Czy zobaczymy Banelingi? Teraz rusza Delphi, próbuje tutaj złapać przeciwnika. Bardzo ładnie udało mu się część armii złapać. Część jednak uciekła, ale ta część to tylko dwie jednostki, ale dwie już siedziało wcześniej w bunkrze, więc... Uf, udało się, powiem może tyle, ale widzimy, że cały czas są Zerlingi, a nie ma dronów. Tutaj nowe posiłki już idą, ekspansja w drodze, za chwilę wyląduje. Spinecrawler przeszedł, Banelingi już gotowe, żeby rozsadzać wszystko. Niestety się jeszcze nie turlają, na razie to są tylko takie śliczne świetliki. No i Banelingi swoją drogą już idą, ile ich wybuchnie? Żaden bunkier, nie jeden bunkier tylko padł i jaka wielka szkoda, że tylko jeden. Tak naprawdę, czy da radę jednak BCQ coś jeszcze tutaj zrobić? Dużo Zerlingów może być w drodze. Nie, wycofuje się. Zobaczmy straty dla jednej i drugiej strony. Ilość robotników zabitych niezbyt duża, ale w plecy ekonomicznie można powiedzieć, że jest zerk, ale mało zabrakło, żeby tą haczerkę rozwalić. Czy da radę jeszcze złapać tych Marinesów? Biegnie, biegną Zerlingi, oj, zaraz będą podszypywać. Oj. Udało się złapać w tym momencie, dużo tych Marinesów zostanie zabitych. Ja na miejscu BCQ bym już podnosił to jak najszybciej i chodu do domu. I tutaj bardzo dobra decyzja to nie była Delfiego, że się wycofał. Gdyby wpadł, mógłby nawet, miałby szansę coś tutaj zrobić. Jest Wallin, na zewnątrz są Marudery, Sweep, mamy Banelinga, więc Banelingi będą szły w bunkrze, tylko jedna jednostka wybuchła, dużo tego wszystkiego. No i wygląda na to, że Delphi przełamał ten atak przeciwnika. I sam teraz przychodzi do puszu, sam teraz będzie chciał atakować SCV, trochę tutaj padnie. Zaraz dokładnie sprawdzimy, ile jeszcze. No, Marudery nie są bardzo mocne na Zerlingi. Jak to wyszło? 15 jednostek zabitych. Auć. Auć. Auć, ewidentne to był auć ze strony. Auć po prostu zrobił Delphi VCQ-towi. Widzimy ilość harwesterów. Jest ta różnica. Popatrzcie jeszcze, dodajmy sobie te 15. To było 30-42 SCV by były dla VCQ, tutaj miałby bardzo dużą i mocną przewagę w tym momencie. A niestety i teraz Banelingi właśnie, to są Marudery, są dobre na Banelingi swoją drogą, bo zanim one wybuchną trochę to czasu potrwa. No, miałby dużą przewagę ekonomiczną, a tak tej przewagi ekonomicznej tak wielkiej nie ma, jest tylko częściowa, niezbyt duża. Wie jednak, że jest w plecy, postanawia zaryzykować i będzie chciał chyba przejąć złotą ekspansję. Ta haczerka, jakże ten jeden drop by się przydał tym czterema maruderami, żeby one wpadły, żeby rozwaliły to. To by tak bardzo drogo kosztowało Delphiego, tak byłoby mu żal i smutno. A przy okazji mam tutaj jednego Overlorda, który sprawdza, co się dzieje. No i będzie BCQ atakował, chce zaatakować. Podejrzewa, że przeciwnik teraz wykorzysta ten moment do dronowania i będzie atakował, czy nie będzie atakował, nie wie sam. Nie jest zdecydowany, chyba poczeka tylko na nowe jednostki. Ma Steampack, więc będzie w stanie uciec przed Banelingami, szczególnie kiedy one nie będą na creepie, a Banelingu w ogóle nie ma. W ogóle ta armia jest dosyć mała, 12 do 41. Ten push może być kończący to wszystko, bo nie ma tych Zerlingów. Są za to dużo Banelingów. No w tych Banelingach ostatnia nadzieja Zerga, ostatnia nadzieja Karaluchów, bo jeżeli one nie wybuchną tak jak trzeba, no to będzie miał po prostu przechlapane. Już Banelingi biegną, teraz Split Army by się przydał. Nie ma Splita, są za to Marudery z przodu. Królowa za chwilę zostanie zabita, dronki rzucone do ataku. Na kolejnym Steampaku Marinesy wchodzą sobie, teraz przydałoby się uciekać. Ładny split, pięknie tutaj splituje, nie musi się tym mocno bawić. No i wchodzi, będziemy chyba mieli zaraz tutaj GG, bo nie widzę większych szans. Jest split, jest 20 Zerlingów, czy ekspansja padnie? Ekspansja nie musi padać, bo padają drony. I jest GG, well played, fajny mecz, powiem wam szczerze.
Zawsze, ostatnio bardzo dużo widziałem takich meczy długich, makro, gdzie na początku jest spokój, a tutaj od początku coś się dzieje, mieliśmy może i Cheese'a, może i był ten bunker rush, ale coś fajnego było. Dziękuję za uwagę, do usłyszenia, do następnego rushu, żegna was Emil z kanałem StarCraft i dlatego też zapraszam was wszystkich, abyście założyli sobie konto na YouTube, subskrybowali mój kanał, oceniali moje filmiki. No, jak widzicie, jestem pozytywnie zakręcony w dniu dzisiejszym, ciekawe ile to jeszcze potrwa. Cześć! Mam nadzieję, że wam to nie przeszkadza, te takie tempo.